Jest niedziela, minęła 19.00, jest zielona poświata, a to znaczy, że jak co tydzień o tej porze witam Ciebie bardzo serdecznie w naszej rozrywkowej serii, w której to wyszukujemy sobie w odmętach internetu różne teorie, po to, żeby poddać je analizie logicznej. Podkreślając jednocześnie bardzo mocno, że tylko dlatego, że jakąś teorię przytaczamy, to wcale nie znaczy, że w nią wierzymy, bo robimy to w ramach konwencji tejże rozrywkowej serii. Dodatkowo, tylko dlatego, że coś jest logiczne, to wcale nie znaczy, że musi być prawdziwe, ale także tylko dlatego, że coś jest nielogiczne, to wcale nie znaczy, że jest nieprawdziwe, a tylko dlatego, że coś jest całkowicie bez sensu, to wcale nie znaczy, że nasi politycy. Tego nie zrobią. Przypominam także o naszej zasadzie, nie niedziela, zgodnie z którą, jeżeli do wtorku, do północy pod tym materiałem będzie 5000 łapy w górę, to w nadchodzącym tygodniu, prawdopodobnie we wtorek, dostaniecie od nas drugi dodatkowy materiał z tejże właśnie serii. Także my dostaniemy dodatkową promocję materiału, bo im więcej jest łapy w górę, im więcej jest komentarzy, im więcej jest udostępnień, to jest najważniejsze, oraz im więcej jest tak zwanego watch timeu, czyli filmów obejrzanych od początku do końca, tym tym lepiej ten materiał się niesie. Czyli wy dodatkowy materiał, a my promocję tego materiału. Jednocześnie bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wyłączyli dla mnie adblocka, dzięki czemu ten materiał będzie miał u nich wyświetlane reklamy, a któraś, jeśli któraś z tych reklam im się, wam się spodoba, no to ja sobie na tym zarobię, jeśli się na tyle wam mocno spodoba, że jej nie przewiniecie. A dziś, a dziś bardzo klasyczny materiał, czyli... Wyprawa admirała Byrda na Antarktydę w ramach operacji High Jump, która odbyła się na przełomie 1946 i 1947 roku, czyli mniej więcej 75 lat temu. Wyprawa tyleż tajemnicza, co złowieszcza, bo pochłonęła życie ludzkie, odbyła się zaraz po Konflikcie zbrojnym, drugim i owiana jest. Ogromną tajemnicą. Również z tego powodu, że sam admirał Byrd po powrocie z tejże opowiadał bardzo ciekawe rzeczy w wywiadach prasowych o statkach kosmicznych, o spotkanych tam nazistach, o bazie, która miała to znajdować się na obszarze Antarktydy. Który był zielony, gdyż energia miała pochodzić z ciepłych źródeł, prawdopodobnie ogrzewanych. Wulkanicznie, no niesamowite wręcz historie. Dość powiedzieć, że nawet w wersji całkowicie oficjalnej historii wyprawa ta ma bardzo wiele niejasności. Na przykład, dlaczego na wyprawę badawczą przeznaczono gigantyczne siły wojskowe. Tam popłynęło wiele okrętów amerykańskiej marynarki wojennej i kilka tysięcy żołnierzy. I zdaje się, że tylko 25 badaczy. I formalnie to była badawcza ekspedycja. Bardzo wiele było dziwnych wypadków, w wyniku kto, których było bardzo wiele tajemniczych zgonów. To samo, a w dodatku jeszcze operacja miała trwać wiele miesięcy, a potrwała kilka tygodni, wrócili. A sam jej. Yy, Planista, admirał Byrd, opowiadał no, historię o statkach kosmicznych, kosmitach, tak zwanej nowej Szwabii, yy, wejściu do yy, środka Ziemi, czyli do tak zwanej yy, no, pustej Ziemi, itd. itd., itd. No, niesamowita historia, ma 75 lat, mniej więcej, i cały czas jest ciekawa, cały czas jest aktualna, także bierzemy ją na tapetę. Mam nadzieję, że w chwili, w której Oglądacie ten materiał, ja sobie spokojnie odpoczywam z rodzinką, bo mam nadzieję puścić Wam go w okolicy Bożego Narodzenia. Dajcie znać w komentarzu, czy mi wyszło, czy musiałem Wam go puścić wcześniej, czy może puściłem Wam go później. Dajcie, dajcie, daj, dajcie, dajcie znać, ale nagrywam go z myślą o okolicy Bożego Narodzenia, kiedy to bardzo bym chciał spędzić chociaż kilka chwil z rodziną. Takie jest moje marzenie to w tym roku wpisałem do listu do świętego Mikołaja. Dzień z rodziną. Rodzin, no, niedziela. Od początku do końca tylko z nimi. Mam nadzieję, że mi wyszło. A piszcie w komentarzach, czy mi wyszło, czy mi nie wyszło. Kiedy ten materiał oglądacie. Słuchajcie, e, całą teorię, ten dzisiejszy materiał podzielimy sobie na trzy części. Najpierw przeczytamy sobie właśnie teorię, tak jak ona jest przedstawiona w internecie. Potem sobie przeczytamy oficjalny wpis z Wikipedii na ten temat, a potem sobie omówimy sześć najbardziej rozpowszechnionych teorii na temat operacji High Jump w ramach wyprawy admirała Byrda na Antarktydę, z czego dwie to jest tak zwane racjonalne wyjaśnienie, które jednak nie znajduje się e, drodzy Państwo e, ani w Wikipedii, ani w oficjalnych książkach historycznych, a jest właśnie w odmętach internetu jako teorie, tylko że są to wyjaśnienia racjonalne, tak zwane racjonalne, a trzy, a trzy to już są bardzo, bardzo ostre teorie. Także mam nadzieję, że Wam się spodobało. No tutaj przed sobą mam notatki. Słuchajcie, ta teoria paradoksalnie najlepiej jest przedstawiona na portalu Gazeta Bałtycka. To jest portal informacyjny. Tak się nazywa. Gazeta Bałtycka, Polski Serwis Informacyjny, w chwili, w której kręcę ten vlog, mają polską flagę, co w chwili, w której kręcę ten vlog jest ewenementem, bo większość naszych portali wygląda jak portale ukraińskie mają flagę ukraińską, co po niektóre mają dwie flagi polską i ukraińską. A tutaj proszę bardzo, Gazeta Bałtycka, Polski Serwis Informacyjny i Polska Flaga. Warto odnotowania, moim zdaniem. Co jeszcze ciekawsze, ten, ten, ten artykuł znajduje się w zakładce nauka. To jest, bo oni tam mają dużo różnych zakładek, na przykład wydarzenia, wywiady, komentarze, polityka, świat, ogłoszenia, rozrywka, motoryzacja, interwencje, kultura. A ten artykuł znajduje się w zakładce Nauka. Jest to artykuł pana Macieja Bielawskiego, którego serdecznie pozdrawiam. Podobnie jak gazetę bałtycką. No, kurde, ja lubię polską flagę. Ona taka ładna jest. Może dlatego mam wystawioną za oknem. E, nawet taki specjalny sobie e, zrobiłem uchwyt, żeby ona tak tam ładnie, majestatycznie powiewała. Lubię polską flagę. Podoba mi się polska flaga. Cieszę się patrząc na polską flagę, a Wy dajcie znać, czy Wy też lubicie polską flagę. No i co, drodzy Państwo? Przeczytamy ten artykuł. Co się do niego odniesiemy? Będziemy go analizować logicznie, analizować krytycznie, a potem przedstawimy inne, 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 inne teorie. Sorry, że się tak zawiesiłem, ale ta polska flaga tak mnie wzruszyła. To co? Podałem źródło, teraz tytuł. Tajemnicza wyprawa admirała Byrda na Antarktydę. W lutym minęło dokładnie 70 lat. To znaczy, to jest artykuł z 2017 roku, dlatego ten pan napisał 70 lat, a no to minęło 75 lat już. 75, 3, wieku. Od niespodziewanego zakończenia tajnej amerykańskiej operacji High Jump. Była to de facto inwazja. Wzięły w niej udział także siły brytyjskie oraz norweskie, możliwe, że australijskie i kanadyjskie, a nawet rosyjskie, jak twierdził badacz Erich Horon. Pisano już o niej wielokrotnie, jednakże co jakiś czas pojawiają się nowe fakty, które mogą rzucić światło na wyjaśnienie tej. Przedziwnej zagadki. Ekspedycja High Jump w dosłownym tłumaczeniu znaczy to tyle, co wysoko, wysoki skok, rozpoczęła się w roku 1946. Nawiasem mówiąc, co było e, aż tak ważnego do zrobienia, że wysłano ich w czasie strasznej polarnej zimy. Nie można było poczekać do lepszej pogody, no właśnie, bo oni to zrobili. Pod koniec 1946 roku, właśnie w zimę. Wówczas na e, władze Stanów Wówczas to władze Stanów Zjednoczonych wysłały w cudzysłowie naukową, a faktycznie wojskową wyprawę na Antarktydę. Kontynent, na którym według oficjalnej nauki praktycznie nie da się żyć. Z powodu, jak wszyscy wiemy, bardzo surowych warunków klimatycznych, tak nas uczono w szkole. Nikt racjonalnie myślący tego nie kwestionuje, nieprawdaż? Wiele jednak wskazuje na to, iż uczestnicy tej wyprawy mogliby nam opowiedzieć sporo o geofizyce Ziemi, znacznie różniącej się od szkolnych formułek. Operacji Wysoki Skok, która została zaplanowana po Przesłuchaniu załogi jednego z wielu ubotów, który poddał się aliantom. Styczeń 1947. Statki Navy, czyli amerykańskiej marynarki wojennej, docierają na ten zimny, niegościnny kontynent. 14 okrętów, 4000 żołnierzy oraz polarnicy i badacze. Tych ostatnich było zaledwie 25. Tak, drodzy państwo, operacja badawcza, 25 badaczy, iluś tam polarników, 4000 żołnierzy, 14 okrętów bojowych. Operacja badawcza. Nie no, naprawdę. Wiecie no, jak wam wparuje na stadion 4000 sportowców i 25 pielęgniarzy, to znaczy, że to jest szpital. To wcale nie jest tak, że to jest obsługa tych piłkarzy. Nie, to jest szpital. Oficjalnym celem wyprawy była, były badania naukowe, założenie bazy Little America 4 i przeprowadzenie ćwiczeń. Miesiąc później, wyprawa zostaje nagle przerwana. Oficjalnie z powodu ciężkich warunków pogodowych, bardzo niskich temperatur itd. Ekspedycja zaplanowana na pół roku ucieka w popłochu z Antarktydy już po miesiącu. Jak donosi portal niewiarygodne.pl, istnieje teoria, iż Amerykanie zapędzili się na obszar tzw. Ziemi Królowej Mount, będącej pod protektoratem Norwegii. A poprzednio było to terytorium zwane Nową Szwabią, kontrolowane przez Trzecią Rzeszę. Warto zwrócić uwagę, że o Nowej Szwabii można przeczytać w materiałach historycznych, Niemcy próbowali jeszcze przed II Światową badać ten teren, wysyłali tam ekspedycje i rzeczywiście kombinowali bardzo mocno, czy by się tam nie osiedlić, czy by się tam nie dało zrobić jakiejś bazy i tak dalej. Jest w kanonie teorii, które są spiskowe, teoria, że tam była tajna baza ubotów i jest też teoria, która mówi, że oni tam wysyłali swoje wyprawy w celu poszukiwawczym. Jakie to konkretnie to będzie w dalszej części tego materiału. Dość tylko powiedzieć, że jedna z wersji tyczy się UFO, a druga wersja tyczy się kwestii związanych z okultyzmem. I znowu tutaj, wiadomo ponad wszelką wątpliwość, że niesławny akwarysta miał kota na punkcie. Okultyzmu, a i cała jego, to, najbliższe otoczenie, może nie cała, ale duża część jego najbliższego otoczenia, no to byli okultyści, tak zwane towarzystwo, Któle i tak dalej, i tak dalej. Paweł Historyk robił na ten temat swego czasu materiał. Co tam się mogło wydarzyć? Tu należy chociaż zasygnalizować niezwykle ciekawą, mroczną, jednocześnie, a jednocześnie mroczną koncepcję, tak zwanej czwartej Rzeszy. Według niej Niemcy niecałkowicie przegrały II wojnę światową, gdyż zawarły tajny pakt z aliantami, i olbrzymia ilość ludzi i sprzętu została starannie ewakuowana do Ameryki Południowej oraz właśnie na Antarktydę. Nazistowskie Niemcy trzymały w szachu swych przeciwników groźbą użycia jakiejś innowacyjnej broni masowej zagłady, a Trzecia Rzesza zawsze miała plan B. Według tej alternatywnej historii, II wojna światowa niestety nie zakończyła się w maju 1945 roku, a brytyjskie ekspedycyjne, milita, militarne e, różne ekspedycje penetrowały Arktykę jeszcze długo potem. Po co? Oraz Antarktydę w ramach tajnej operacji. Tabarin. O tej operacji Tabarin sobie kiedyś porozmawiamy. Dość powiedzieć, że teoria o tym, że Niemcy nie skapitulowali, tylko się dogadali i zostali jakby przetransportowani po to, żeby bo, bo tam szantażowali i tak dalej, to jest wariacja Na temat teorii, która się nazywa operacja Paperclip. I o ile operacja Paperclip Dzisiaj już wiemy, że była prawdą. Naprawdę Amerykanie kolaborowali z nazistami i największych zbrodniarzy, którzy powinni stanąć przed trybunałem w Norymberdze, który by ich prawdopodobnie skazał na zakończenie żywota na ziemi, to zostali przetransportowani oficjalnie do Stanów Zjednoczonych, gdzie sobie oficjalnie bardzo dobrze żyli do końca swoich dni, za to, że pracowali dla Amerykanów. Głównie byli to naukowcy, m.in. Erner von Braun, który był ojcem amerykańskiego programu kosmicznego. I to początkowo była teoria, a potem się okazało, że jest to całkowicie prawda. Natomiast ta teoria, która jest jakby jej pochodną, że to było dogadanie się na większą skalę, czyli nie z pojedynczymi ludźmi, tylko z całą III Rzeszą i przetransportowano rzekomo całe struktury państwowe, no ta teoria została w bardzo dużej części obalona. Chociażby dlatego, że, no, jakby to powiedzieć, pojedyncze osoby, czy nawet pewne grupki osób, kilkanaście, czy nawet kilkadziesiąt osób, da się ukryć. Ale jakby to powiedzieć, całych struktur państwowych ukryć się nie da. I gdyby rzeczywiście tam na Antarktydzie istniała gdzieś jakaś tam czwarta rzesza, no to przecież, drodzy Państwo, już dawno no byśmy o tym coś wiedzieli. Bo nawet gdyby uznać, że oni tam potem sobie nie dali rady i im po prostu nie wyszło, no to byśmy znaleźli te statki i tak dalej i tak dalej. Po tylu latach już by to odtajniono, tak jak odtajniono operację Paperclip. Natomiast przewiezienie do Ameryki Południowej, znowu strukturów, struktur państwowych raczej się nie da. Natomiast o tej operacji Paperclip to już wiemy pod naszelką wątpliwość, że to jest prawda. Bo to po prostu wprost się przyznano. Co szokuje najbardziej, wyprawa Jankesów poniosła straty na Antarktydzie. Prawie 100 żołnierzy nie wróciło tej, niefortu, z tej niefortunnej eskapady. Oficjalnie większość z nich miała wypadki, to dodaję od siebie. Przepadły w, w ramach tajnej, niefortunnej ekspedycji także samoloty, a niszczyciel USS Mar. Murdoch Marduk został zniszczony i zatonął. To właśnie, pingwiny go zatopiły? Brzmi jak science fiction, bo kto miałby niby przegonić niezwyciężonych Amerykanów z tego bezludnego kontynentu. Jeszcze dziwniejszy jest wywiad udzielony w powrotnej drodze do Stanów przez admirała czylijskiej gazecie L. Mercurio. Oczywiście chodzi tu o admirała Birda, A ten artykuł był, był udzielony 5 marca 1947 roku na pokładzie Mount Olympus w czasie sztormu. Z Byrdem rozmawiał niejaki Lee Van Atta, gdy ów stwierdził, że, cytuję: Ameryka jest w niebezpieczeństwie, gdyż może zostać zaatakowana przez samoloty nadlatujące z jednego z obu biegunów. Taka jest według niego gorzka rzeczywistość, czyli według Byrda. Artykuł nie ukazał się nigdzie po angielsku, ale ukazał się w innych językach. Ale o niefortunnej wyprawie wspomniały inne pisma, jak francuski science et avenir nauka i przyszłość. Byrd. Potem potwierdził, że informacje o tym zagrożeniu mają źródło w jego osobistej wiedzy, wziętej z doświadczenia pobytu na obu biegunach. Wywiadów już więcej nie było. Admirał po powrocie miał w ojczyźnie spore kłopoty. Mimo iż wiernie powtórzył przesłanie otrzymane na Antarktydzie, broń nuklearna może zniszczyć prawie całkowicie życie na Ziemi i ludzkość powinna z niej zrezygnować, póki jeszcze czas, został zmuszony do milczenia tajemnicą wojskową. Oficjalnie uznano go za psychicznie chorego. Jednakże po kilku latach e, rzekomego wariata przywrócono do łask na mocy rozkazu prezydenta Eisenhowera i pokierował kolejną wyprawą na mroźne południe. No to jest w tej historii też bardzo, bardzo ciekawe. Jest facet, który rzekomo dostał szmergla, tak mocno zeszmerglował, że rzekomo tam widział jakieś zielone ludziki, inne tego typu rzeczy, no i potem i zamykają go... No... Nazwijmy to w odosobnieniu, a potem y, nagle wraca do łask, ro rozkaz prezydenta, i dają mu pod kolejnych ludzi. No to jeśli miał szmergla, no to przecież on stanowi zagrożenie dla tych ludzi. Drodzy Państwo, czyżby jednak próbowano dorobić mu łatkę? świrniętego po to, żeby, po to, żeby o, za bardzo tam dziennikarze koło niego nie węszyli, żeby za dużo tym dziennikarzom nie powiedział. Bardzo ciekawe, prawda? Kolejna operacja z, zwała się Deep Freeze, czyli głęboki mróz, innymi słowy siarczysty mróz. Jego celem, jej celem miało być ewentualne użycie broni nuklearnej przeciwko Niemieckiej tajnej bazie 211? Znak zapytania. Co Byrd zobaczył w roku 1947 na Antarktydzie? Należy zaznaczyć, że miał on już doświadczenie w takich e, polarnych wyprawach. W roku 1927 jako pierwszy przeleciał Atlantyk wielosilnikowym samolotem, e, szczęśliwie lądując. Po 46 godzinach lotu na Morzu Północnym, 200 metrów od francuskiego brzegu. Był bohaterem narodowym. Doleciał także na biegun południowy, a w roku 1938 odwiedził Niemcy na zaproszenie nazistowskiego rządu jako specjalista od wypraw polarnych. W tymże roku odbyła się yy, się duża niemiecka ekspedycja na Antarktydę i założono bazę. Neuschwaben, czyli Nowa Szwabia po polsku. Prawdziwy cel tej wyprawy jest nadal w strefie domysłów. Wówczas naziści zrzucili na ląd flagi ze swastyką, biorąc sobie niejako w posiadanie prawie jedną czwartą tego kontynentu. Jeden z dowódców niemieckich Wodolotów yy, opowiedział potem, iż odkryli coś w rodzaju oazy ze świeżą wodą i przyjemnym klimatem. Zadam do siebie, że chyba nie wodolotów, tylko hydroplanów, bo wodolot to jest taki statek, który ma takie płozy z przodu i się tak na tych płozach jakby podnosi i dzięki temu szybciej pływa. A samolot, który ma takie pływaki i może lądować na wodzie, to hydroplan jest. Pamiętajmy też o publicznej. Tajemniczej wypowiedzi hitlerowskiego admirała Karla Denica, nasze okręty podwodne odkryły prawdziwy raj na Ziemi. Zaś, według rosyjskiego ufologa Iwanienki, 10 tysięcy Ukrainek o typowo słowiańskiej urodzie oraz 2,5 tysiąca doborowych żołnierzy niemieckich, z tych formacji takich bardzo mocno ideologicznych, że się tak wyrażę, to jest tak plugawa nazwa, że nawet nie chcę jej wymawiać, zostało przetransportowanych w roku 1942 do antarktycznego Neuschwabenlandu, by rozwinąć tam aryjską populację. Istnieje współczesne nam, yy, i to jest, drodzy państwo, Szczerze, wydaje mi się, rosyjska propaganda. Dlaczego rosyjska? Bo to mówił rosyjski ufolog Iwanienka. Drodzy Państwo, akurat to, że Ukraińcy tak trochę kolaborowali, to dzisiaj jest niepoprawne politycznie, ale to jest fakt historyczny. Również w okresie powstania warszawskiego. Fajnie by było, jakby za to przeprosili. Natomiast generalnie Słowianami niesławny akwaryrysta to garcił. I to, że Niesławny kwarerysta chciał zakładać populację złożoną pół na pół z genów słowiańskich i pół na pół z genów tych swoich niemieckich. No nie wydaje mi się. Ale to są tylko teorie, to jest seria rozrywkowa, drodzy państwo. Istnieje współczesne nam sprawozdanie słynnego podróżnika i himalaisty Reinholda Messnera, który wałęcając się po Antarktydzie natrafił kiedyś na olbrzymi za, e, zagrodzony obszar. Wkrótce pojawili się wartownicy, na których nie zrobiło najmniejszego wrażenia kim jest i zagrozili mu śmiercią, o ile e, się zaraz nie wyniesie. A przecież oficjalnie oprócz 40 całorocznych baz badawczych, pingwinów, e, bezkresnych lodowych pól i klifów, tam nic nie było. No właśnie, czego więc ci wartownicy pilnowali? Zaginęli też kiedyś naukowcy we wschodniej Antarktydzie. Odnaleziono ich zszokowanych i wystraszonych. Gdzie byli? Takich historii jest wiele. Pamiętnik Richarda Byrda zawiera niewiarygodne i jakże niewygodne informacje o tym, co widział na białym lądzie. Tereny całkowicie Wolno od lądów, zieloną dolinę ogrzewaną przez ciepłe źródła prawdopodobnie pochodzenia wulkanicznego, rzekę, zwierzęta podobne do mamutów. Zawiera także historię kontaktu e, niezłomnego polarnika z podziemną cywilizacją e, blondwłosych arjan, dysponujących e, zapierającą dech w piersiach. Technologii. Pamiętnik oczywiście uznano potem za fikcyjny, e, niesamowite historie ocalałych z wyprawy żołnierzy, także, na przykład o e, latających dyskach wylatujących z podwody. wody. Na szczęście internetu wtedy nie było. Dużo łatwiej natomiast było e, zamaskować te wszystkie objawy w cudzysłowie szaleństwa. Inne źródła mówią o podziemnej antarktycznej stolicy Czwartej Rzeszy, zwanej Nowym Berlinem. Oczywiście w tym temacie wiele już napisano, jest mnóstwo specjalnych informacji i także sprzecznych informacji, a raczej dezinformacji na powyższe tematy. No właśnie, tutaj słowo dezinformacja jest użyte właściwie. O ile bowiem dzisiaj słowo dezinformacja jest niesamowicie wyświechtane i wykorzystywane do walki politycznej i do zastraszania ludzi, którzy mówią rzeczy niewygodne, no tyle tutaj autor tego artykułu użył tego słowa tak, jak go się powinno używać, czyli wprowadzanie w błąd. Dezinformacja w klasycznym ujęciu, tak jak tutaj jest użyte, oznacza tak naprawdę rozsiewanie nieprawdziwych informacji w celu zamaskowania prawdziwych informacji, czyli na przykład tutaj. Tutaj mamy do czynienia z sytuacją taką, że zdarzyło się coś dziwnego. I ludzie, którzy to coś, tego czegoś dziwnego doświadczyli, zaczęli na ten temat za dużo gadać. I zrobiło się. Mm, zrobiło się bardzo nieciekawie dla decydentów, którzy chcieli to ukryć w tajemnicy. Co więc zrobiono? Klasyka. Najbardziej wiarygodnych ludzi, yy, tak zmanewrowano, żeby byli niewiarygodni. Człowieka najbardziej tutaj rozchwytywanego przez prasę, tak zmanipulowali, że dał się wrobić w bycie wariatem. sposób, bo wiadomo, z ludźmi chorymi psychicznie nikt nie gada, a nawet jak gada, to nie bierze ich na poważnie. Nie? W związku z tym, przypięcie komuś łatki świra. Załatwia całkowicie jego wiarygodność. W ten sposób oczywisty facet nie był chory psychicznie, bo potem dano mu drugą ekspedycję. No, nie dano by mu drugiej ekspedycji, gdyby był wariatem. No, przynajmniej mam taką nadzieję. Bo raczej się nie powinno, prawda? E, do tego jeszcze stara zasada, którą jeszcze przedstawiono w takim starym serialu z lat 90. Ekstradycja, to jest polski serial. Tam główny bohater znalazł bardzo dużo kwitów, na, nazwijmy to mafię, mafię dosłownie, czyli bandytów, którzy mieli kontakt z ówczesną władzą. No i chciał z tym iść do prokuratora, żeby prokurator zrobił z tym porządek. No to mu podrzucili jeszcze całą masę innych dowodów, po to, żeby on je również dołączył. I tamte były spreparowane. I powiedzmy, że on miał cztery poważne kwity. I do tych czterech poważnych kwitów dołożono mu jeszcze 16 całkowicie lipnych. W związku z tym on złożył 20 kwitów, z których tylko cztery były prawdziwe. No i co? No i Rezultat był taki, że został wezwany na dywanik, powiedziano mu panie: to jest, to jest lipa, to jest lipa, to jest lipa, to jest lipa. Pan, którego pan tu oskarżasz, to na przykład w tym czasie był u premiera. I on nie mógł tego zrobić. A ten pan to już od dawna nie żyje i też nie mógł tego zrobić. A te rzeczy, które pan mówi, że były użyte w czasie napadu, to są mu nie w biurku. I zdyskredytowano tylko 3 z 20, kompletnie nie te cztery, które były prawdziwe i każda z tych czterech prawdziwych rzeczy wystarczyła do obalenia rządu. Ale dołożono mu trochę nieprawdziwych informacji po to, żeby je wyśmiać i żeby już się do tych prawdziwych w ogóle nie odnosić. I tak działa klasyczna dezinformacja. Podrzucanie fałszywych informacji po to, żeby zagmatwać rzeczywistość. Klasyczna dezinformacja w polskim wydaniu to na przykład pewien tak zwany filantrop Miał bardzo poważne problemy PR-owe, bo tam wyszło, że tam z kasą coś nie tak. No to natychmiast została rozpuszczona informacja, że on rzekomo handlował uranem z Ukrainą. No, Oczywista brednia, więc zaczęto się z tego śmiać. Już tam nikt nie pamiętał o tym, że tam nie chciał pokazać jakichś faktur czy czegoś. Nie? Kto by tam przy handlu uranem się jakimiś fakturami zajmował? Także tu dokładnie ten sam schemat, drodzy Państwo, dokładnie ten sam. Także dla tego jest cała masa tych sprzecznych informacji, dezinformacji. Wygląda na to, że komuś bardzo zależy, by nawet jeśli. Ktokolwiek uwierzy w ukryte w jaskiniach Antarktydy nazistowskie mini-państewko uspokoił się pod wpływem dezinformacji, iż wszyscy tam albo poddali się w końcu Amerykanom, albo umarli ze starości i gigantyczna baza została zniszczona oraz porzucona, a w, a w tej okolicy znajduje się aktualnie oficjalna naukowa niemiecka placówka badawcza Neumayer. W 2004 roku jednakże kanadyjscy piloci sfotografowali pod Antarktydą szczątki latającego dysku leżącego w lodowym kraterze. Gdy wkrótce wysłano w to miejsce grupę badawczą, wraku już nie było, lodowy kontynent nadal za wzięcie chroni swe mroczne tajemnice. A w roku 1956, niedługo przed śmiercią, Richard Byrd Dopisał w swoim pamiętniku: Wykonałem swój obowiązek wobec tego gigantycznego kompleksu militarno-przemysłowego. Nadchodzi czas, gdy racjonalne podejście ludzkości straci na wartości i trzeba będzie akceptować nieuniknione. Jasne światło prawdy zaświeci znowu, gdyż widziałem tę krainę za biegunem środek wielkiej tajemnicy. Zobaczymy, co mają na ten temat do powiedzenia ludzie, którzy przyjdą później. I to jest pan, napisał to pan Maciej Bielawski, korespondent z Francji, autor bloga znadśródziemnego.wordpress.com. Bardzo serdecznie. Gratuluję artykułu, Do to, to teraz Wikipedia, a potem będziemy omawiać te wszystkie teorie, które dla Was wynotowałem w internecie. Ja już nie będę tego czytał, bo to by było za długo, tych teorii jest zresztą bardzo, bardzo dużo, tu tylko sobie, drodzy Państwo. Omówimy, zresztą mam wrażenie, że takie omówienie będzie ciekawsze. Operacja High Jump. Operacja High Jump, e, oficjalna nazwa The United States Navy... Arctic Development Program, przełom lat 1946-1947, operacja marynarki amerykańskiej zorganizowana przez kontradmirała Richarda E. Bryda e, Byrda, w Antarktyce pod dowództwem Richarda Cruzena. Rozpoczęła się 26 sierpnia 1946 roku, ale dopłynęli tam wiele miesięcy później i trwała do 1947. W skład sił podbiegunowych wchodziło 4700 ludzi, 13 okrętów i wiele samolotów. No, tam mówiono o 14. Początkowe założenia operacji zakładały ćwiczenia personelu i sprzętu w strefie podbiegunowej, skonsolidowanie i rozszerzenie amerykańskiej zwierzchności nad. Największym obszarem Antarktydy, na jak największym, sporządzenie analizy wykonalności zbudowania i utrzymania bazy na Antarktydzie i zbadanie potencjalnych miejsc umożliwiających założenie. Bazy, wynalezienie technik stworzenia i utrzymania baz lotniczych na lodzie z uwzględnieniem późniejszego zastosowania tych technik na terenach Grenlandii, gdzie jak sądzono występują podobne warunki fizyczne i klimatyczne jak na Antarktydzie, zwiększenie zasobów wiedzy o warunkach hydrograficznych, geograficznych, geologicznych, meteorologicznych i elektromagnetycznych. Badanych obszarów, przebieg operacji. Zasadnicza grupa okrętów y, osiągnęła wyspy y, Marquesas 12 grudnia 1946 roku, po czym okręty Henderson i Kakapun y, zostały y, ustawione jako stacje y, monitorujące pogodę. Około 24 grudnia, czyli w Wigilię. Kurituk zaczął wpuszczać, wypuszczać samoloty na operację rekonesansu. Wschodnia grupa okrętów dotarła do wyspy Piotra I pod koniec grudnia 1946. 30 grudnia radiooperator Wendell K. Henderson i Friedrich W. Williams oraz marynarz Maxwell A. Lopez zginęli, gdy ich PMB Marier George 1 rozbił się w zamieci. Pozostałych sześciu członków załogi przeżyło, w tym nawigator James Robbins i dwóch pilotów William i, i drugi pilot William Kearns. I został uratowanych 13 dni później. W bazie MAC. Murdo odsłonięto tablicę pamiątkową upamiętniającą trzech zabitych członków załogi Marinera, a w grudniu 2004 roku podjęto wysiłki mające na celu odnalezienie ich ciał. Grupa centralna tak, 2004, bo tam wiecie, lód, to tam się ciała nie psują. Grupa centralna osiągnęła zatokę wielorybią 15 stycznia 1947, gdzie wśród lodowców zbudowano tymczasowy pas startowy w bazie zwanej Little America 4 Wence N. Udal. Zmarł podczas wypadku przy. Wyładowaniu zapasów ze statku po 30 grudnia 1946. Po zakończeniu operacji Amerykanie wrócili na te tereny w ramach operacji. Windmill twierdząc, że wiele zdjęć lotniczych z operacji High Jump było źle naświetlonych, a potrzebne było ponowne ich wykonanie. Finn Run także sfinansował prywatną ekspedy ekspedycję na to samo terytorium w roku 1948. Zmarły lotnik Maxwell A. Lopez został upamiętniony naz nazwaniem góry Mount Lopez na wyspie Murstrona. Ksiądz William Men Menster, który służył jako kapelan podczas tej ekspedycji, stał się pierwszym kapłanem, który odwiedził ten kontynent w czasie służby w roku 1947. Poświęcił też Antarktydę. No, drodzy Państwo, tyle wersji oficjalnej, a teraz lecimy sobie z przeglądem teorii. Jakie tutaj mamy najciekawsze teorie? Pierwsza teoria. Pierwsza teoria mówi, że te wszystkie dziwne akcje które opisywał zarówno Byrd, jak i pozostali marynarze, to fake. Po prostu tego nie było, i ten fake miał na celu zamaskowanie skoku na kasę podatnika. Generalnie chodzi o to, że operacja była przygotowana na wiele miesięcy i pobrane zostały środki na wiele miesięcy, i mówiąc krótko, kasa na wiele miesięcy, a trwała kilka tygodni. No i potrzebny był temat zastępczy po to, żeby ludzie nie zadawali takich niewygodnych pytań, na przykład na co poszła ta kasa, dlaczego tak wcześnie wrócili, e, dlaczego nie wykonali celów i o co tam chodzi. No i tutaj, jak usłyszeli o latających spotkach, o jakiejś tam krainie, yy, w pośrodku lodu, gdzie było zupełnie normalnie i przyjemnie, o jakichś tajnych miastach nazistów, zostali postraszeni samolotami płynący, lecącymi z biegunów i w ogóle całą masą różnych innych rzeczy, no to tam takie rzeczy jak tam kasa, to kto się tym przejmował? Według tej teorii. Sam Byrd miał być niezłym mitomanem, w dodatku jeszcze z bardzo poważnymi skłonnościami do konfabulacji. Dzięki czemu, no, bardzo łatwo było go namówić do tego, żeby. Żeby jak to, jak, żeby jak to powiedzieć, żeby. No, poopowiadał takie niestworzone historie. A w konsekwencji to potem nawet sam się nakręcał i opowiadał tego dużo, dużo więcej. Czy mówiąc krótko, że była to. Um, um, że była to po prostu taka. wymyślona historia. Jak to Amerykanie mówią, story, taka historia, po to, żeby przykryć, że no, ci żołnierze dali ciała i że. Z... Zmarnowali pieniądze podatnika. Te pieniądze podatnika w Stanach Zjednoczonych traktuje się dość poważnie, w związku z tym no, musieli coś wykombinować, bo inaczej mogliby mieć no, bardzo poważne problemy. No, to nie Polska, gdzie się marnuje pieniądze podatnika co chwila i nikt nie robi sobie z tym problemów. Druga teoria mówi, że mm, tutaj już naprawdę działy się rzeczy straszne, ale nie takie, które opowiadano. Tylko że tak naprawdę. Ta cała wyprawa miała na celu testowanie super tajnych urządzeń bojowych. No i coś poszło nie tak. I stąd poszły, były te trupy, których tam było ponad 100, prawda? Natomiast ta cała opowieść znowu była jednym wielkim maskowaniem. I dlaczego popłynęli w tak dziwne miejsce, po to, żeby żeby testować to uzbrojenie. No bo to uzbrojenie miałoby być tak dalece tajne, tak dalece, nazwijmy to tak dalece niebezpieczne tak bardzo się bali, że ktoś może to podpatrzeć, że. Popłynęli w takie miejsce, gdzie podpatrzeć mogły to tylko niedźwiedzie, bo nawet nie wiem, czy tam. Yy, przepraszam, pingwiny, bo nawet nie wiem, czy niedźwiedzie polarne też tam były. I dlatego tam popłynęli. Yy, no ale, no to jak już powiedziałem, no coś poszło nie tak. No i kurde, znowu stu ludzi wró nie wróciło, albo wróciło w workach na złoki. no i trzeba było coś wymyślić. I trzeba było tak zrobić, żeby ludzie sobie nie, za nie zadawali w ogóle tych pytań. O to, co tam naprawdę się działo. I tutaj sytuacja bardzo podobna do jednej z klasycznych wersji teorii o strefie 51. Strefa 51 to jest jedna z najbardziej klasycznych teorii, jaka może być, że, tam, że, że w tej strefie 51 rzekowo bada się statki UFO. Ale jest także alternatywna teoria do tej klasycznej, która mówi, że Strefa 51 tak naprawdę jest tylko i wyłącznie amerykańską bazą, w której bada się supertajne pojazdy latające głównie szpiegowskie, ale nie tylko. I trzeba było je przewozić. A wiadomo, że jak się je przewoziło, to one wzbudzały zainteresowanie. Do tego jeszcze co jakiś czas, mimo tego, że oni się bardzo mocno kryli, to jakiś z tych aparatów latających, zupełnie normalnych, ziemskich, to był widziany. No, ale one były super tajne, a to był środek zimnej wojny. I trzeba było zrobić co się tylko da, żeby ludzie za bardzo się tym nie interesowali. W związku z tym, zgodnie z, to, z tą teorią, CIA spreparowało wszystkie te doniesienia o kosmitach po to, żeby ludzie szukali zupełnie gdzie indziej. Tak jak u. Um, u tego, mm, nie magika, tylko iluzjonisty. Iluzjonista zwraca twoją uwagę w jednym miejscu, pokazuje tutaj w jednym miejscu, tutaj baba, 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 tak, 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 a ty nie widzisz, jak w drugim, w drugim momencie ci pokazuje coś innego, prawda? Odwraca twoją uwagę. I na tym zasadzie miałby tutaj. Lud y z ludzi zaciekawiono po to, żeby uwaga tych dociekliwych szła w stronę kosmitów, nowej Szwabi, wielu innych tego typu rzeczy i żeby w ogóle nawet nie przyszło im do głowy szukać tam, gdzie rzeczywiście było coś do szukania, czyli właśnie tych testów supertajnego uzbrojenia. Trzecia teoria, no to już wchodzimy w takie ostre teorie, jest to starcie z pozostałościami Trzeciej Rzeszy. Według tej teorii to nie była żadna wyprawa badawcza, ani żadna wyprawa testowa, tylko to była wyprawa wojenna. Badacze byli tylko po to, żeby naprowadzić tą grupę wojskowych na właściwe miejsce. Według tej teorii, w tamtym obszarze rzeczywiście znajdowała się tak zwana nowa szwabia. W tej nowej szwabii miała być super, dobrze uzbrojona i super tajna baza, a także mieli tam być ludzie, którzy się no, normalnie rozwijali. I po II światowej dowiedzieli się e, Amerykanie e, od współpracujących z nimi nazistów właśnie o istnieniu tego kompleksu i poszli zakończyć temat. I tutaj na korzyść tej teorii przemawiają takie rzeczy jak że Niemcy rzeczywiście w tej okolicy coś kombinowali. Rzeczywiście Istniało coś takiego jak Nowa Szwabia, tylko że w wersji oficjalnej to, to istniało bardziej w sferze zamiarów i nie było tam żadnego obszaru, gdzie były płynące rzeki, gdzie były wody wybijające geotermalne, nagrzane przez jakieś tam wulkany, i że nie żyły tam zwierzęta podobne do mamutów i tak dalej. Że tego wszystkiego nie było. Natomiast rzeczywiście tam jeszcze przed Drugą Światową Niemcy się kręcili, robili ekspedycje. W czasie II Światowej próbowali ewidentnie założyć tam bazę. Więc coś mogło być na rzeczy. Niemcy rzeczywiście masowo uciekali pod koniec II Światowej. Jest nawet taka teoria, że nawet się udało to niesławnemu akwaryryście. Jest to całkiem dobrze udokumentowana historia, która sugeruje, że ten osobnik, którego znaleźli Rosjanie, to tak naprawdę był sobowtór. No i według tej teorii niesławna akwarysta miał uciec u botem, no właśnie, według jednej wersji do tej nowej szwabii, według. według drugiej do Ameryki Południowej, prawda? No Taka. Ciekawa, że się tak wyrażę, koncepcja. Natomiast rzeczywiście Niemcy pod koniec uciekali masowo i te teorie, które mówią, że tam wywozili pojedynczy Niemcy jakieś gigantyczne skarby, gdzieś ukrywali i tak dalej, no to jest w nich naprawdę bardzo, bardzo dużo prawdy. Istnieje rzeczywiście um, i rzeczywiście uciekali w wiele miejsc naprawdę masowo, wiele ubotów. No, uciekło i nie, i nie wiadomo, gdzie się podziało. No według oficjalnej wersji historii, no, tam im się nie do końca udało, albo gdzieś tam sobie przycupnęli, rozproszeni po całym świecie. Później dużą część z nich udało się wytropić Mossadowi, ściągnąć do Izraela na proces, albo też um, na miejscu, nazwijmy to, ukarać za ich zbrodnie, no tego, tego typu historie. Także no, też rzeczywiście coś tam się coś się tam powiedzmy działo. No i rzeczywiście też było coś takiego jak ta operacja Paperclip, czyli współpraca z tymi, z tymi no, nazistami, którzy pracowali przy amerykańskich wynalazkach. Rzeczywiście na tą ekspedycję wysłano coś dużo wojska. Według jednego źródła, które przytaczałem, 4000 żołnierzy, według drugiego źródła, 4700 żołnierzy. Do tego jeszcze bardzo dużo okrętów, samolotów. No, to wyglądała ekspedycja wojenna. A ta bardzo mała liczba badaczy, która pojechała, no to rzeczywiście wyglądała na yy, przewodników ekspedycji wojennej. Yy. Yy. Było coś podejrzanie, bardzo dużo strat, coś bardzo szybko poszło, za szybko jak na budowę bas i tak dalej. I nie zrealizowano prawie żadnych z założonych rezultatów, i nikt o nic nie pyta. Zupełnie tak, jakby te założone rezultaty były w sposób oczywisty lipne, i nikt tam nawet do nich wagi specjalnie nie przykładał. To jest jedna z teorii. Druga teoria mówi, że była to wyprawa po pozostałości statku obcych, czyli kosmitów, lub też pozostałości kolonii, która to według z jednej wersji miała się udać, a według drugiej miały oni zostać pogonieni przez automatyczne systemy obronne. Z grubsza. Według tej wersji, ona ma styczność z teorią operacji Paperclip. W ramach operacji Paperclip, jak już mówiłem, no wielu nazistów szło na współpracę. No i ta współpraca, według takiej wersji, którą teraz uznajemy za prawdziwą, miała polegać głównie na przekazywaniu informacji naukowych. Czyli tam w brali na przykład wielkich naukowców, takich zdolnych i wykorzystywali wyniki ich badań po to, żeby tam oni rozwijali dalej te swoje um, te swoje badania tam już dla dobra Amerykanów i uznali, że cel uświęca środki, prawda, że teraz będzie kolejny konflikt z, z Rosjanami, no i że muszą, nie mają wyjścia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, prawda no, tu jednak Troszeczkę inaczej do tego w tej wersji podeszli, i jest mowa o tym, że udało im się także wydobyć pewne informacje właśnie o tym, co rzekomo znajduje się pod lodem na Antarktydzie, i miała to być, według jednej z wersji, statek kosmiczny, według drugiej wersji, kolonia kosmitów. Stary, zniszczony. O co chodzi? Chodzi o to, że Według jednej z bardzo popularnych teorii, to, że Niemcy, zwłaszcza w drugiej połowie konfliktu zbrojnego, osiągnęli tak, tak niesamowitą przewagę technologiczną, to nie wynikało z tego, że oni mieli tak dobrych naukowców, e, tylko dlatego, że byli wspierani przez kosmitów. Tak z grubsza. E, i tam są różne wersje. Jedna wersja jest taka, że zaczęli mieć kontakt z tymi kosmitami, a inna jest wersja taka, że po prostu znaleźli, że znaleźli pozostałości statku obcych i zaczęli robić inżynierię wsteczną tego, co tam znaleźli. Faktem jest, że rzeczywiście pod koniec II wojny światowej Niemcy mieli już naprawdę niesamowite rzeczy. Mieli odrzutowe, mm, odrzutowe samoloty. Rzeczywiście wydaje się, że pracowali przynajmniej nad technologią napędową opartą na wirującej rtęci. Pracowali nad bombą atomową. I rzeczywiście, gdyby konflikt zbrojny potrwał jeszcze trochę dłużej, to Niemcy szachując świat. Bombą atomową, prawdopodobnie zmusiliby aliantów do poddania się, bo bombowiec, który byłby zdolny podlecieć do Nowego Jorku. To już był bardzo mocno opracowywane, nawet nie wiem czy on nie został czasem opracowany. No, atomica też już była bardzo zaawansowana. Tam nie wiem czy tam brakowało miesięcy czy kwartałów, ale naprawdę bardzo, bardzo krótko. Oni zrobili gigantyczny skok technologiczny. No i według jednej z wersji właśnie dzięki kontaktów z kosmitami Jedni mówią, że te kontakty z kosmitami były z żywymi kosmitami, inni, że z kosmitami w ten sposób, że znaleźli kawałek technologii. I według tej wersji, która mówi, że znaleźli kawałek technologii czyli rozbity, rozbity statek lub opuszczoną starą kolonię no to mówi, że znaleźli to na Antarktydzie. I Tą informację mieli aliantom jako przekazać, sprzedać naziści w ramach operacji Paperclip i oni potem poszli, a w zasadzie popłynęli, po to, żeby się zaopatrzyć w te pozostałości, które tam są, wszystko jedno, czy statku kosmicznego, czy kolonii. No i według jednej z wersji miało im się to udać i miało im się to udać dużo wcześniej niż zakładali, w z tym po prostu wrócili wcześniej, a według drugiej wersji miało im się nie udać i mieli dostać w tyłek od e, autom automatycznych systemów obronnych i stąd tak dużo trupów, a także stąd tak gigantyczny skok technologiczny w Stanach Zjednoczonych w latach 50., -tych, 60. -tych i tak do 80. Nie? Od lat 50. do 80. przez te 30 lat, zrobiono tak gigantyczny skok Technologiczny w Stanach Zjednoczonych, że to się w głowie nie mieści. Według tej teorii zrobiono ten skok technologiczny, dlatego, że wreszcie im się udało tam dotrzeć i wreszcie im się udało zapoznać się z tymi rzeczami, które tam są, udało im się przywieźć do Stanów Zjednoczonych, robić wsteczną technologię i opracować bardzo wiele różnych rzeczy. I tutaj jest taka ciekawa teoria, która mówi, że na przykład latające spotki, które widzimy, częściowo są amerykańskie, natomiast dlatego nie produkują ich masowo i dlatego na przykład nie podbijają nimi Rosji czy kogoś tam więcej, ponieważ umiemy zrobić rzekomo tylko i wyłącznie same statki, natomiast nie umiemy skopiować napędu. I ileś tam znaleźliśmy tych działających napędów, i tyle umiemy zrobić statków, ile jest tych działających napędów, i, i, ani, a, i, i nic więcej. W związku z tym jest taka rzekomo y, super tajna i super nowoczesna rzecz, ale jest w bardzo, bardzo ograniczonej ilości i SORY więcej nie będzie. No i ostatnia teoria mówi, że tam. Zostało odkryte wejście do agarty, czyli czegoś w rodzaju pustej ziemi. Tutaj zachęcam Was do zapoznania się. Jest taka teoria już omówiona na kanale wideo prezentacji chyba z 7 lat temu, albo z 6, no w każdym razie bardzo, bardzo dawno. Jest grubsza ta teoria mówi, że we wnętrzu Ziemi jest no właśnie. Jedni mówią, że ta ziemia jest pusta w środku. Inni, w, bardzo w dużo popularniejszej wersji, mówią, że ta ziemia w środku po prostu ma bardzo, bardzo, bardzo dużą jaskinię. Ale taką bardzo dużą jaskinię na tyle dużą, że tam jest rozwinięta zupełnie inna od naszej cywilizacja, że te istoty, które tam żyją, są od nas dużo bardziej zaawansowane technologicznie i że one sobie chcą żyć w całkowitym odosobnieniu i one kompletnie nie chcą mieć z nami nic wspólnego. Teoria, na ile racjonalna, na ile kompletnie irracjonalna, to zachęcam was, żebyście się zapoznali. Jak nie zapomnę, to dam do opisu link do tej, że właśnie. Do tejże właśnie e, teorii, a jak nie, to sobie po prostu wpiszcie w wideo, prezentacja Agarta, tylko bardziej w Google, bo, bo na YouTube jesteśmy tak dyskryminowani, że i tak pewnie nie wyskoczy. No i tam sobie możecie ją posłuchać, ale dość powiedzieć, że tutaj rzekomo znaleźli wejście do tej Agarty, no i tam rzeczywiście znaleźli jakąś zaawansowaną cywilizację która była na tyle zaawansowana, że ich prośbę musieli z, yy, spełnić. Czyli usłyszeli prośbę od tych ludzi czy ten istot, które tam żyły, żeby sobie poszli, bo, one, bo te istoty nie życzą sobie mieć z nimi kontaktu. A ponieważ yy, byli zaawansowani technologicznie, to gdy Amerykanie powiedzieli, ale dlaczego mielibyśmy pójść, to im powiedzieli, dlaczego mieliby pójść. No i ta yy, wymiana informacji na temat, dlaczego mieliby pójść, Pochłonęła życie stu osób. No i wtedy Amerykanie zrozumieli, że rzeczywiście muszą iść, bo nie życzą sobie tego istoty, które są na tyle silne, żeby ich do tego przekonać. No i poszli. No i z grubsza tyle. Dajcie proszę znać, co sądzicie o tej teorii. Bardzo proszę o kciuka w górę. Trzymajcie się. Do zobaczenia i pa!